Kochani, według mnie nauka bardzo by zyskała, gdyby nauka się zajęła czymś takim jak wprowadzenie nowych jednostek w związkach. I taką nową jednostką, to jest gluck. Czyli inaczej glück, czyli inaczej szczęście. Pełne szczęście to jest taka jednostka, coś mniej więcej tak jak Fahrenheit. Wiecie, Fahrenheit to jest taka jednostka, której się nigdy nie używa, bo to jest i tak za duże. Tak samo jak farad, słyszeliście, o faradach słyszeliście, nie? Farad jest tak duży, że go się nie używa. Się liczy w mikrofaradach, w pikofaradach, w nanofaradach, taki mały jest. I tak uważam, że tak samo jednostką podstawową jest ten farad, który jednostką podstawową jest gluk. I ten gluk potrafi człowieka zabić. Nadmiar gluka może człowieka wykończyć. Dlatego uważam, że w pikoglukach moglibyśmy liczyć. Kobieta się do faceta uśmiechnęła, 30 pikogluków, przejął tego zadowolony. Kobieta popatrzyła na niego z uśmiechem, wyciągnęła do niego dłoń i zamrugała oczkami. No to już byłoby w nanoglukach, to już facet byłby, och Boże, w pełni uszczęśliwiony. To mógłby się rozkoszować tym stanem przez kilkanaście minut albo nawet tego. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy on na przykład pada na kolano i wtedy z tym, no, z takim kółkiem błyszczącym i wtedy jak usłyszy tak, no to chyba z 50 mikroglucków by można mu nawet tego zaaplikować. Facet przeżywa. No, są jeszcze takie niektóre sytuacje, kiedy na przykład ryzykuje strasznie facet, ryzykuje życiem, bo jak dostanie taką większą dawkę, już na w nanoglukach na przykład ona powie, że jest w ciąży, to ten gluk u faceta to aż mu uszami wtedy wychodzi, jest taki wyglukowany. Dlatego, drogie panie, bądźcie świadome tego, że możecie, jesteście w stanie faceta ukatrupić szczęściem. I dlatego nigdy, błagam, nigdy nie przekraczajcie dawki milogluka, bo to może być niebezpieczne dla faceta, ale bądźcie świadome tego, że są takie sytuacje w życiu faceta, że jak on luka i widzi gluka, to mu pikawa puka, ledwo. Dlatego jak podchodzisz do faceta, to weź ze sobą ten defibrylator, żeby może go odratować jeszcze. Pamiętaj, nosisz ze sobą defibrylator, bo nadmiar szczęścia może być dla faceta zabójczy. I o tym kobiety wiedzą od dawna i dlatego mieszają te miligluki z gigafochami. I to wtedy całkiem nieźle pasuje, nie? Tak, pasuje.